Nazywam się Magdalena Holewa-Korus. Mam 41 lat, z wykształcenia jestem romanistką. No, siłą rzeczy z racji wieku wydarzeń, które najbliższe są mojemu mężowi, czyli rewolta z 68 roku, no ich nie pamiętam. Pamiętam je oczywiście, znam je z jego relacji, ale myślę, że o tym to on najlepiej sam opowie. Natomiast to, co ja pamiętam, no to jestem rocznik 76, więc tam miałam naście lat, więc pamiętam jakichś żołnierzy uzbrojonych na ulicach w stanie wojennym. Pamiętam, że jak wyjeżdżaliśmy na przykład, bo mieszkamy na Śląsku w Chorzowie, natomiast rodzina moich rodziców z obu stron pochodzi z rejonów Makowa Podhalańskiego, więc jak tam wyjeżdżaliśmy na przykład na jakieś wyjazdy takie rodzinne, to trzeba było mieć przepustki. Pamiętam, że do autobusów chodzili uzbrojeni żołnierze, sprawdzali, czy każdy te przepustki ma, więc to dla takiego dziecka tam nastoletniego też był szok. Ale w moim domu jakoś zbytnio nie opowiadało się o takich kwestiach politycznych. Pamiętam tylko, że ojciec zawsze mówił, że nigdy, chociażby go mieli wyrzucić z pracy, on się do partii nie zapisze. Chociaż go tam namawiali, kusili różnymi apanażami dodatkowymi, lepszymi funkcjami, to zawsze pozostał na swoim jakimś tam prostym stanowisku robotnika. Natomiast do partii się nigdy nie wpisał i do dzisiaj mówił, że nie żałuje. Natomiast męża obecnego mojego poznałam w 1998 roku, więc od wtedy zetknęłam się jak gdyby w ogóle z polityką, czy z jakimiś tam wydarzeniami, z aktywnością polityczną. Natomiast moja aktywność nie sprowadzała się do organizowania jakichś marszy, buntów, czy jakiejś stricte działalności politycznej. Natomiast w głównej mierze sprowadzała się właśnie do takiego działania na zapleczu wspierającego, no bez którego, jak to mój mąż mówi, nie byłoby tej działalności głównej, bo każdy działając, no coś musiał w domu zjeść, musiał jakoś tam iść ubrany na te marsze, więc to też była działalność potrzebna. Natomiast też angażowałam się w takie rzeczy, jak on organizował coś w rzeczy takie pomocnicze, typu research, jak zorganizował jakąś manifestację. Kilka ich zrobił, między innymi przeciwko ruchowi Autonomii Śląska, który u nas na Śląsku jest dość silnie i prężnie działający. Na przykład u nas nawet we władzach miasta Chorzowa są już przedstawiciele RASiU. Główny konserwator zabytków jest z RASiU, więc u nas na przykład są budynki już poznaczone, wszystkie te, gdzie zbudował je jakiś konstruktor niemiecki, no co nie było trudne, bo na Śląsku tych Niemców było dość dużo, więc wszystkie są oznakowane. I dziwnym trafem nie ma oznakowań, że wybudowali to jacyś Polacy, ale tam, gdzie Niemiec jakiś wybudował, to wszystko jest oznakowane. Także na przykład organizując takie manifestacje, no to jest też duże przedsięwzięcie logistyczne. Bo trzeba zorganizować, no począwszy od tych wszystkich zgód na przemarsz i tak dalej, trzeba zorganizować formalności wszelkiego rodzaju. No trzeba też na przykład zorganizować rzeczy typu, nawet tak prozaiczne, jaka muzyka ma w danym momencie lecieć, czy na przykład był marsz w obronie Radia Maryja. No to też musiała być zorganizowane, musiały być po kolei podkłady muzyczne. To jednak zajmuje trochę czasu. Oni też bardzo... I pani to robi. Ja to robię. Oni bardzo dużo też na przykład piszą różnych apeli, odezw, jakichś takich pism oficjalnych, nazwijmy to, z jakimiś projektami ustaw. Oni to znaczy? No mój mąż na przykład, on działa troszkę z, właściwie dużo działa z panem Adamem Słomką, współpracują. Więc jak piszą jakieś apele, jakieś odezwy, jakieś nie wiem, zapytania poselskie, cokolwiek, ja z racji tego, że jestem lingwistą, więc często im to pod względem językowym też koryguję, żeby to jakoś tam brzmiało w miarę. No angażujemy się też w rzeczy z mężem takie typu upamiętniania. A przepraszam, czy chciałem zapytać, a takie na przykład materiały, jakieś ulotki, jakieś biuletyny informacyjne? No właśnie teraz tak, do tego chciałam zmierzyć, że teraz na przykład mamy przymierzoną taką książkę o marcu 68. No na razie jesteśmy w fazie szukania jakiegoś wydawnictwa, bo to też nie jest takie proste, żeby wydać. Okazuje się, że
nie jest wielu chętnych, żeby takie rzeczy wydawać i żeby to upamiętniać, więc jesteśmy teraz w fazie poszukiwań kogoś, kto to wyda. No ale tą książkę też trzeba zredagować, to są jakieś luźno zapisane wspomnienia, którym trzeba jakąś formę nadać, nie? To tak mi wygląda na to, że pani wykonuje taką mrówczą pracę. Taką, której nie widać tak, w efekcie końcowym. Widać. To tak mi się trochę przypomina, jak w czasie bitwy o Anglię lotnicy latali i zbierali chwałę, a tak naprawdę nie latali by i nie zbierali chwały, gdyby nie mechanicy i całe zaplecze na lotnisku. A Arkady Fiedler w swojej książce nawet o tym tam wspomniał. Cały rozdział chyba poświęcił mechanikom i temu zapleczu logistycznemu. I to rozumiem, że mężowi wcale by nie było tak łatwo działać. Nie wykazywałby się taką wielką aktywnością, gdyby nie miał zaplecza w postaci pani. Myślę, że takich żon jest całe mnóstwo, które gdzieś tam, nawet jeżeli w tamtych latach bezpośrednio nie działały, to jednak stały u boku męża. Nie? Czy jakieś konsekwencje tej działalności pani poniosła? Mam na myśli, że tam przeciwne strony coś mają przeciwko, że czy jakieś szykany ze strony władz albo ze strony innych jakichś organizacji, czy to politycznych, czy społecznych? Czy ja bezpośrednio nie. Mamy jakieś tam drobne takie, zwłaszcza głównie w tej działalności przeciwko ruchowi Autonomii Śląska. Natomiast nie są to na pewno szykany porównywalne z tymi, które przeżyli ludzie w stanie wojennym czy wcześniej. Natomiast takie pogróżki typu, że powybijają szyby, że spalą mieszkanie, to owszem się zdarzają. Ja z tego też rozumiem, że nie wszyscy mieszkańcy Śląska są za oddzieleniem, czy za autonomią Śląska. Powiem więcej, wydaje mi się, że większość nie jest, że jest to mniejszość. Takie manifestacje separatystyczne, które są organizowane na Śląsku, skupiają gdzieś tam około 2000 uczestników. Nie sądzę, żeby w całej aglomeracji Śląska była to jakaś oszałamiająca liczba. Więc oni może nie są na tyle liczebni, co są mocni i mocno powiązani w strukturach władz. I to jest bardzo aktywni. Tak, i są bardzo aktywni. Nie wiem, skąd mają na to środki, na tą działalność, bo przecież na to też trzeba mieć środki, żeby te wszystkie ulotki drukować, żeby organizować, wie pan, różne festyny, te przysłowiowe z piwem i kiełbaskami za darmo rozdawanymi, więc na to też muszą być pieniądze. Nie wiem, skąd te środki mają, no ale prawdopodobnie płyną, takie słuchy są, że płyną z Niemiec, z Bawarii te środki, więc... ale to tylko takie domysły. No, a wspominała coś pani jeszcze o takich swoich refleksjach na temat obecnych sytuacji ludzi, którzy właściwie można by powiedzieć, że kawał swojego życia poświęcili zdrowia, czasami nawet poświęcili na działalność antysystemową, czyli tą przede wszystkim antykomunistyczną. I mówi pani, że pani teraz obserwuje, widzi i ma pani jakiś... Na pewno są to ludzie w większości już starsi, czy średnio starsi, powiedzmy. Średnio starsi. Wie pan, w kontekście różnicy naszej wieku, no to powiedzmy, że tacy średnio starsi. Natomiast na pewno są to osoby niedocenione. I nawet tutaj nie mówię o wymiarze finansowym, bo to, że one w większości są biedne, to jest inna kwestia. Natomiast one nawet nie oczekują tyle jakiegoś zadośćuczynienia finansowego, co takiego zadośćuczynienia moralnego, żeby jednak ich uznać, żeby powiedzieć, że to, co robili, było dobre, że oni walczyli w obronie Polski. Natomiast każda kolejna władza jakoś nie widzę, żeby się paliła, może teraz coś tam drgnęło, ale też nie widzę, żeby się zbytnio paliła do jakiegoś uznania i zasług. Tak jak mówię, na przykład jak mąż chciał wydać książkę o 68 roku, i tam rozmawiał z jednym, drugim wydawnictwem, jak usłyszeli, że 68 rok, to nie, to raczej tak nie chcemy takiej książki. Może pan wydać tam inne projekty, złożyć jakieś tam na przykład poezję cygańską, bo też taki projekt miał pomysł na książkę złożyć, więc to owszem, chętnie może pan złożyć, ale marzec 68 to nas tak nie interesuje. Na przykład takie proste, że prozaiczne rzeczy, jak pójście, ci ludzie już są w większości schorowani.
jak pójście do lekarza. Tak. Mamy ustawę, która mówi, że kombatanci, osoby represjonowane, osoby walczące o niepodległy byt Polski, Polska ma otoczyć szczególną opieką. No i teraz z drugiej strony mamy na przykład ustawę, że kombatanci, inwalidzi wojenni wchodzą do lekarza bez kolejki, nie muszą czekać. No i teraz jeżeli założymy, że w 1939 roku ci walczący w wojnie mieli tam po 18 lat średnio, jak się wojna zaczyna, to dzisiaj, jak łatwo wyliczyć, jest 2017 rok, czyli oni mają 96 lat, prawda? No ile tych osób jeszcze, umówmy się, jest? Zazwyczaj no, jest to garstka ludzi, więc wystarczyłoby tylko zmienić ustawę, że kombatanci i represjonowani w stanie wojennym czy w 68 roku. Dwa słowa dodania do ustawy i już ci ludzie mieliby troszeczkę łatwiejszy start. Dlatego to często ja słyszę, że oni się nie leczą na przykład, bo nie mają na to pieniędzy, nie mają czasu, żeby stać w kolejce, nie? To tak myślę, że jak dzieci trochę podrosną, to będzie miała pani pole do podpisu, żeby podziałać w tym obszarze. Jak podrosną? No na razie to jest niemożliwe, ale może jak podrosną, to coś tam... Może śmieję, że jak mnie by wpuścili gdzieś tam, to ja bym to pozmieniała w 5 minut. Wszystko. Pytanie tylko, czy będzie wola polityczna. A, no właśnie. No cóż, to ja dziękuję w takim razie. Dziękuję.